Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z Królowej Polskiej, Christopher Adventure Van. Dziś zabiorę Was na przejażdżkę sprinterem 6x6, który się właśnie rozgrzewa. Dostaliśmy w końcu do niego dokumentację i możemy po raz pierwszy wyjechać legalnie na drogę. Auteczko już się od chwili jakieś tam rozgrzewa. Wsiadam w niego i jadę i będę po drodze opowiadał, gdyż chcę nakręcić ten film w jednym ciągłym odcinku, tak żeby to miało wszystko ręce i nogi. A więc generalnie sprinterkiem już miałem okazję pojeździć, oczywiście w Austrii, i mieliśmy okazję już pojeździć nim troszeczkę w terenie i tak dalej, więc już kilka przemyśleń różnych mam, już kilka różnych przemyśleń na temat tego samochodu mam. No i teraz tylko gwoli ścisłości, nim zaczniemy jego przebudowę, to po prostu wyjeżdżam na krótkiego szlifka po drodze, troszkę opowiadam o odczuciach, troszkę opowiadam, jak to z nim jest, i wjedziemy w mały, w delikatny teren. Naprawdę nieduży, gdyż po prostu ja mam taką zasadę, że jeżeli samochód nie należy do mnie, a ten nie należy, to wszystko robię w granicach zdrowego rozsądku. Czyli nie psujemy nie swoich samochodów do kamery. Nawet jeżeli właściciele mówią, że możemy to robić, to się nie dzieje, gdyż po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Nie cieszy mnie takie psucie czegoś po prostu dla samego psucia. A więc pewnie powie nie jeden po zobaczeniu tego filmu: och kurde, takie tereny to ja tam Ładą Niwą, Skodą Octavią albo Skodą Fabią przejeżdżam. To nie o to chodzi, żebym ja tutaj się pod publikę, prawda, rozbijał samochodami. Tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo fajnego klienta, firma Campdoor, zajmująca się sprzedażą akcesoriów turystyczno-kempingowych. Polecam ich stronę campdoor.pl, bardzo fajne rzeczy mają. No i technicznie rzecz biorąc, nie będziemy tutaj sobie z nimi robić pod górę. A więc co, przejdźmy może do meritum sprawy. Sprinterek jest 3-litrowy V6 automat. To już wszyscy wiedzą. Ma stały napęd na wszystkie kółeczka, który jest realizowany przez dwa dystrybutory napędu. Tak, dwa. Wszystko oczywiście spięte z systemami trakcji i tak dalej. A więc generalnie samochód prowadzi się bardzo dobrze. Dzięki temu ma wszystkie działające technologie typu EBS, ASR, ESP4, ETS. No i dzięki temu naprawdę, naprawdę prowadzi się niesamowicie. Generalnie można by było pomyśleć, że przez to, że ma trzecią oś, to będzie jakąś niesamowitą ciężarówką, będzie jakiś taki ciężki w obyciu. Nic z tego. Jest ten samochód, ten pojazd, ten wóz, cholera wie jak to nazwać jeszcze, bo już tyle mam różnych przemyśleń na temat nazwaniem tego pojazdu jakimś pieszczotliwym przydomkiem. Niemniej jednak ten wóz zachowuje się na drodze jak zwykły, najzwyklejszy dostawczak. Jest przewidywalny, proszę bardzo, jest przewidywalny, pomimo że jedziemy na bardzo takiej obśnieżonej i troszeczkę oblodzonej powierzchni, jesteśmy w stanie sobie jechać tu nawet 60-70 na godzinę i szarpnąć mocno kierownicą, i ten pojazd po prostu jedzie tam, gdzie chcemy. Jest taki maluteńki, chwilowy moment, gdzie przód po prostu musi jakby nadążyć, ale dzięki tej dodatkowej ośce fura się trzyma niesamowicie. Tak jak wspomniałem, jedzie się nią, komfort jazdy jest taki, jakbyśmy jechali zwykłym, najzwyklejszym sprinterem 4x4. Nie ma tu praktycznie żadnej widocznej różnicy, żadnego jakiegoś odczucia ociężałości, żadnego odczucia jakiejś dużo gorszej skrętności, chociaż skręt w tym samochodzie jest ograniczony przez to, że ma bardzo duże koła, ma już tutaj 33 cale praktycznie. To są oponki 28575R16, więc śmiało to jest taki rozmiar, który można porównać do 33 cali. Więc jakby powiedzmy, no musiał być troszeczkę ten skręt ograniczony, żeby nie ocierały koła o ramę. No i co? I tak sobie tutaj nim jadę. Nie pierwszy raz tak naprawdę już sobie nim jadę, to jak wszyscy wiedzą. Więc mam jakieś odczucia. Można tym jechać śmiało w trasę.
i gdyby nie fakt, że to jest na C kategorię, jest blokowane do tych 95 na godzinę, no to faktycznie przy 110 czułoby się dalej po prostu jakby się jechało zwykłym, najzwyklejszym dostawczakiem. Wygodnym oczywiście spod znaku gwiazdy. Spalanie wydaje mi się, że jest w okolicach 13 litrów w takim trybie jazdy, jak to się mówi, w koło lampy, czyli gdzieś tutaj cały czas na miejscu, nie wyjeżdżając daleko na trasę. Myślę, że im szybciej się nim jedzie, tym więcej spala, więc przy tych 90 na godzinę podejrzewam, że będzie palił około 15 litrów. Jest to, no nie jest to mało, ale też nie jest dużo, gdyż to auto ma 4 tony ładowności, nie zapominajmy. Jest to DMC 7 ton, sam samochód waży niecałe 3 tony, sam w sobie, więc potrafi dużo więcej na siebie załadować, niżeli sam pojazd waży bazowo netto. To jest niesamowity wynik i stąd właśnie 6x6 jest super samochodem na kampera, gdyż mamy bardzo dużą ładowność, bardzo zgrabny samochód, którym się bardzo fajnie jeździ, nie czuć ociężałości, nie blokuje nas jego gabaryt w ogóle w niczym. Tak? Gdybyśmy postawili na ciężarówkę, jakąś małą, lekką ciężarówkę 10-tonową, no to już byśmy jeździli ogromnym klocem, tak? A tutaj jeździmy samochodem, który po prostu jest tylko troszeczkę większy od Sprintera, technicznie rzecz biorąc to L2 H2. On jest takim czymś między L3 H2 a L2 H2. Jest jakby, oczywiście, budując kontener można to wszystko jakby zrobić większe. My będziemy celowali w taki rozmiar, który nie będzie z niego robił wielkiego mastodonta, a maksymalnie powstanie nam coś w rodzaju takiego właśnie busa L3. Za chwilę wjadę w jakiś drobny tutaj teren, więc na chwilę się rozłączę i będziemy sobie jeździć tam właśnie pod góreczki. Proszę bardzo, robimy podejście numer 3. Za każdym podejściem dołączałem kolejną blokadę, więc mamy teraz załączone wszystkie 3 blokady plus bieg terenowy i próbujemy podjechać pod taką właśnie góreczkę dość ostrą, bardzo oblodzoną zresztą. I nie wiem co z tego będzie. O. No niestety, jest pod nami tak ślisko i tak niepewnie, że jest naprawdę ciężko wyjechać, a najgorsze jest to, że samochód jest bardzo lekki. Mamy też dużo ciśnienia w oponach, bo mamy jakieś pewnie 3 bary. Nie spuszczałem tego. No i teraz muszę po prostu się wyłączyć na chwilę, wjechać sobie pod tą górę i dalej kontynuować nagrywkę. No i górka pokonana. Górka pokonana. Teraz też oczywiście nie będzie łatwo, bo śnieg przed nami już jest kopny. Ale spróbujemy cisnąć. Blokada nas wyciąga ostro do przodu. Rzucił sobie na 2 sam, teraz na 1. Ciśnie. Trochę cofnę. Nabiorę rozpędu. Włączę low range'a. Tutaj na pewno nam się już przyda. Trochę nas tu na zakręcie wyrzuciło. Mamy ten reduktorek i ciśniemy. Przerzucam na 2. Nie skoczył, źle wstydzisz. A, dałem do góry, a nie na dół. To nic nie przerzuciłem. Ale dobra, jedzie. Czwarty bieg. No jedziemy praktycznie po nieprzetartym szlaku. Zaspy. Woohoo! Zaspy niesamowite. Ale to napierdziela. Dajemy trzeci bieg, spokojnie, tutaj się będziemy przebijać, ale zrobię ujęcie z zewnątrz, położę GoPro'a tam. Położę tam GoPro'a i zrobię ujęcie z zewnątrz.
Czyli technika jest taka. Po prostu ogniem. Ogniem i wszędzie przejedzie. Uhu! Lecimy dalej. Niestety jestem dzisiaj sam. Jestem dzisiaj sam, więc ujęcia będą po prostu gdzieś tam położone na GoPro-lu, coś tam. Ciśniemy. Zaspy są nasze. Zagwizdał. Jeszcze raz. Tu jest konkretna zaspa. Tu jest naprawdę zawiane praktycznie tak, że całe koła są przykryte. Jeszcze raz. Spokojny start. Pchamy śnieg. Śnieg, nie ma lipy. Pięknie. To jest czołg niesamowity. Choć pewnie nie jeden powie, że w większym terenie jeździł, ale na pewno nie jeździł w większym terenie busem. To na pewno. Pięknie. Widoki mamy piękne. Wkładę gdzieś tutaj kamerkę i latam. A więc wygląda to tak. Wygląda to wszystko tak. Jest mocno zasypane. Tu stoimy na przewianym, bo już mam mokrusieńkie buty. I lecę dalej w trochę trudniejsze miejsce. Uhu! Ale mam mokrusieńko w butach. Cholera. Ale komin wyje. Dobra, to było z rozpędu. Zobaczymy, czy z miejsca pójdzie. Zobaczymy, czy pójdzie z miejsca. Troszeczkę tutaj się od tych drzewek odsunę, żeby nas nie ciągło. I wylecimy. O. Trzeba jednak do tyłu. Ciągnie na drzewa. Ale pójdzie. Pójdzie tylko strach rozbić. Mamy tutaj naprawdę dużo śniegu. Wykrzyż, uwaga. Jesteśmy na wykrzyżu. Ładnym, robimy zdjęcie.
No dobra, czas kończyć tą pojazdówkę. Śnieg jest naprawdę głęboki. Ale zabawa, widać pewnie po mojej papuli. Śnieg jest naprawdę głęboki. Nie jest łatwo, górkę musiałem atakować na kilka razy, bo było tak ślisko. Ale zabawa przednia. Jeżeli tak, to będzie jeździć za budową, a na pewno tak będzie jeździć. To ten sprinter to jest po prostu... Aż się poplułem. Taki jestem podjarany. Niesamowity wóz, naprawdę. Czy zwykły by tutaj poleciał? Myślę, że nie wszędzie na pewno. Myślę ogólnie, że zwykły sprinter, taki stokowy, miałby tu naprawdę ciężko, żeby tutaj wjechać do góry. Chociaż wjeżdżały, ale po w miarę takim ubitym śniegu, a nie po kopnym, który tak naprawdę przykrywa gdzieniegdzie koła. Mamy też permanentnego 4x4, którego wezmę na testy i on raczej sobie tutaj poradzi. Ale póki co 6x6 naprawdę jest, no jest królem, nie ma co mówić. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. A ja lecę przebijać dalej bandy.